stary, i ty dajesz dzidę i dajesz tutaj, rozumiesz? Znaczy... O, dzień dobry, panie prezesowo. Słuchajcie, to jest małżonka szanowna naszego prezesa, naszego klubu. No, proszę bardzo. Wie pani, mamy teraz takie, prawda, zwykłe spotkanko przed meczem, to nie wiem, niepotrzebnie się pani fatygowała. A co tam słychać? Panowie... No to koniec. Jaki koniec? Koniec. Zmęczeniem mojego pimpusia. Rozumiemy się? Ale jak to, przepraszam, pani pimpusia ktoś nie męczy? Trenerze, kto to jest pimpuś? Mój mąż. Aha. I od tygodnia boli go serce. Zabroniłam mu tu przychodzić. Postanowiłam wziąć sprawę w swoje ręce i przyprowadziłam gościa. Oto żo. Prosto z Brazylii, mój prywatny masażysta. No, pytajcie go o wszystko. On wam wyjaśni potęgę brazylijskiego futbolu, bo jeżeli jeszcze raz przegracie mecz, to... No, Pele! Do roboty! Pele? Pele. Pele? A co, że to takie śmieszne jest, tak? Ja mam w takim razie pytanie. Proszę powiedzieć, dlaczego akurat właśnie Brazylia zdobyła 5 razy jako jedyna na świecie Puchar Świata? Oto bardzo poważne pytanie, Pele. Bo to jest bardzo ważna sprawa. Nie, wręcz przeciwne. My wygramy, bo piłka to zabawa. My jesteśmy szczęśliwi, że w nią gramy. Wy jesteście smutni. Popatrzcie na siebie. To jest nieprawda. Ja jestem wesoły. Nie, faktycznie, trenerze, jak na trenera spojrzeć, to trener jest taki jakby troszkę smutny, nie? Pokaż swój radość. No pokaż. Proszę bardzo. O matko. Panie trenerze, ja mam pomysł, ja pomogę, nie? No bo ja ten... Na przykład dowcip ostatnio słyszałem świetny. Dwie muchy grają w piłkę nożną w filiżance, nie? No. Ha. Jedna mówi do drugiej, ty weź się tak nie obijaj, bo za tydzień gramy w pucharze. O, głosy gol, nie? No, widzieliście? Zaśmiałem się, tak? No, czy nie? Jeżeli chcesz się grać jak Brazylijczyk, musisz się nauczyć radość. No, o. Chłopaki, to my idziemy na boisko. A wy poćwiczcie radość. Wyobraźcie sobie, że jesteście na Copacabanie. Ale słońce świeci tak mocno, że nic nie widać. Zamknij oczy. A, dobra. A w tym momencie podchodzi do ciebie Pele. Ten jedyny, prawdziwy. Co ty? Radocny. Czekaj, widzę go. Cześć, Pele. Zagramy? No, łap. Weź podaj. Trener wszedł na boisko. Wreszcie wygraliśmy. Pele. Pele, ty byłeś normalny jak prawdziwy Pele. Trener walnął tego gola z zamkniętymi oczami. Tak to nawet normalny, prawdziwy Pele nie potrafi. Poczekaj. Wiecie, jak to było? Słuchajcie, normalnie wyszedłem do główki, świeciło słońce, zamknąłem oczy i tyle. O, zdrowie! Brawo, trenerze! Tylko trener tak potrafi!